Witam serdecznie, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę nietypowo, nie jesteśmy we Władysławie, jesteśmy w Dębkach. Na zawodach Norda Cup 2014 jest 79 zawodników. To jest, no, jakby nie było, jakiś rekord, jeżeli chodzi o liczbę zawodników. Jeżeli chodzi o liczbę złowionych ryb, podejrzewam, że będzie rekord, ale rekordzistami będą ci, którzy przynieśli ze sobą wodery. Dlaczego? Za mną, tak jak pewnie widzicie, mamy dosyć duży odcinek bardzo dużego wypłycenia. No, coś takiego jak na zatoce, wiecie, tutaj woda sięga do kolan, gdzieś tak około nawet i 100 metrów, więc no, ja bez woderów no, muszę przerzucić to wypłycenie, no to muszę gdzieś zarzucić na jakieś 130 metrów i raz, żeby się fajnie udało, wiecie, jestem laik, a dwa, żeby po prostu no, ta przynęta się utrzymała na tych haczykach. No, będę próbował ją tutaj wiązać tą taśmą PWA, będę też próbował użyć tej nici, także spróbuję wszystkich swoich tutaj sposobów, żeby ta przynęta się jakoś tam utrzymała na tych haczykach, przy tych dużych zarzuceniach, aczkolwiek wiecie, ja na tą chwilę zarzucam prosty zarzut z nadgłowy, więc wiecie, cudów nie ma, ja tutaj nie zarzucę na 150 metrów tym sposobem z ciężarkiem jakimś 150 gramów. Jeszcze jedna rzecz, bo pewnie widzicie, za mną już nie mam dwóch wędek tych samych. Mam jedną taką złotą, opowiem wam o niej kiedy indziej. No tam na filmikach wcześniejszych pewnie zauważyliście, że ją złamałem po prostu. Jakaś wada fabryczna musiała być, bo złamaniu uległ środkowy element przy chyba trzecim czy czwartym zarzucaniu, więc no słuchajcie, coś musiało być nie tak tam zrobione. W każdym razie wędka poleciała do producenta, on się ma określić, co z nią robimy. Dzisiaj jest bardzo cieplutko, bardzo no, jest fajnie, no, jestem, wiecie, ubrany dosyć mocno, no bo to dzisiejsze wędkowanie jest od godziny 15, czyli za 5 minut się zaczyna, do godziny 23, potem jest przewidziany o godzinie 24 posiłek ciepły i następnie jeszcze rozdanie oczywiście nagród. Ja się nie spodziewam, żebym coś dostał, no bo tak jak mówiłem, no słuchajcie, no cudów nie ma, na 150 metrów ja nie zarzucę, a no na tyle trzeba by było, żeby tutaj wyciągnąć, wiecie, jakiegoś dorsza, może konkretniejszego, choć może nie być aż tak źle, bo coś już tam się nauczyłem. Wiecie, już wiążę inne przepony, już te przepony dają radę. O nich też powiem kiedy indziej, bo wcześniej pokazywałem takie przepony wam kupne, z których na początku korzystałem, ale one nie są za dobre. Teraz mam takie przepony, sobie sam powiązałem i słuchajcie, wczoraj 6 było dorszy, 2 flądry. Także bardzo fajny wynik, ale to we Władysławowie, tam jest jednak dużo, dużo głębiej. Tutaj jak widzimy, no, mamy zatokę po prostu. Choć przypominam, jesteśmy w Dębkach, no, w tych pięknych okolicznościach przyrody fajnie sobie powędkować w tak miłym towarzystwie. Cześć!